Na program zaprasza salon optyczny oftal.pl. Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest dietetyk kliniczny Ireneusz Chmiel. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ponad 40 lat temu naukowcy udowodnili, że istnieje ścisły związek pomiędzy zdolnościami umysłowymi, a tym, co dostarczamy naszemu mózgowi, składników mineralnych i witamin. W jaki sposób zatem możemy wpływać na pracę naszego mózgu za pomocą diety, co wpływa na nasze samopoczucie psychiczne i na koncentrację, na co warto zwrócić uwagę? Na pewno warto zwrócić uwagę na witaminy z grupy B. Przede wszystkim jest to kwas foliowy, jest to witamina B6 i witamina B12. Są to witaminy, które biorą udział w pewnych szlakach biochemicznych i one warunkują syntezę neurotransmiterów, przede wszystkim dopaminy, serotoniny, a więc elementów, które odpowiedzialne są za nasze samopoczucie, za pamięć, za koncentrację, za funkcje poznawcze. W diecie warto również zwrócić uwagę na kwasy omega-3, ponieważ one są strukturalnym składnikiem naszego mózgu, czyli budują nasz mózg i no, oczywiście bez wątpienia będą warunkowały te funkcje poznawcze. One występują przede wszystkim w rybach, jest to kwas dokozaheksaenowy i eikozapentaenowy. Natomiast część tych kwasów występuje w olejach roślinnych, w oleju lnianym, w oleju konopnym, też część w oleju rzepakowym, tylko problem jest taki, że tam występuje kwas alfa-linolenowy i on nie do końca jest dobrze konwertowany w naszym organizmie, więc nie do końca wykazuje takie mocne działanie. A jeśli chodzi o orzechy i nasiona? Orzechy również, także orzechy włoskie, tak, zawierają sporą zawartość kwasów omega-3, więc jak najbardziej to są też substraty oleiste, że tak to nazwę. Można tutaj również zwrócić uwagę na tryptofan. To jest białko, które w zasadzie to jest aminokwas, który występuje w białkach i to jest ciekawostka, ponieważ z tryptofanu powstaje 5-hydroksytryptofan, a z niego z kolei serotonina. Więc jeżeli mamy niedostateczny udział tryptofanu, czyli białka, czyli diety niskobiałkowe w zasadzie mogą niekorzystnie działać na nasz mózg. Oprócz tych kwasów omega-3 myślę, że warto zwrócić uwagę na witaminę D3, ponieważ badacze zaobserwowali, że w tych krajach, gdzie jest niski stopień nasłonecznienia, no to niestety częściej występuje depresja, więc witamina D3 na pewno ma jakiś związek tutaj z naszym samopoczuciem, z naszą kondycją psychiczną. I jeśli chodzi o takie mikro i makro elementy, to warto zwrócić uwagę przede wszystkim na powszechnie znany magnez, na żelazo, na cynk, na selen, a więc bez wątpienia dieta będzie tutaj odgrywać kluczową rolę i w ogóle styl życia w naszym samopoczuciu psychicznym na poziomie naszych funkcji poznawczych, koncentracji, dobrego samopoczucia. Dieta dla mózgu i wpływ na pamięć i koncentrację jest bezdyskusyjny. To pokarmy uruchamiają setki mechanizmów wpływających na intelektualne funkcje mózgu. Zatem czego powinniśmy unikać, aby nasz mózg prawidłowo funkcjonował? Jeżeli chodzi o dietę, jaką mógłbym polecić w ogóle w przypadku poprawy funkcji poznawczych czy kognitywnych, jest to dieta niskowęglowodanowa, czyli dieta z kręgów ketogenicznych, no między innymi, jak najbardziej. Ale dlaczego tak się dzieje i dlaczego coraz więcej naukowców o tym wspomina? Są w zasadzie takie trzy czynniki, które jakby predysponują tą dietę do takiego topu, jeżeli chodzi o funkcje poznawcze, ponieważ dieta ta wpływa na BDNF. To jest taki neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, który wpływa na neurogenezę, czyli na tworzenie się nowych neuronów, więc jeżeli mamy więcej tych neuronów, no to logicznym jest, że będziemy lepiej zapamiętywać, lepiej te funkcje poznawcze będą funkcjonować, będziemy lepiej zaadaptowani do stresu. Więc ten BDNF jest niezwykle ważny i dieta niskowęglowodanowa stymuluje jego syntezę. Drugą sprawą jest też wpływ na GABA. To jest taki neurotransmiter, kwas gamma-aminomasłowy. On działa przeciwlękowo, on również działa tak tonizująco, więc tego w dzisiejszych czasach, myślę, brakuje. No i jeszcze bardzo ważna sprawa, to jest biogeneza mitochondriów. Mitochondria to są takie organella komórkowe, które są takimi swoistymi piecami energetycznymi, taką elektrownią w naszych komórkach, między innymi w komórkach mózgowych. I taki badacz jak Bolt, on wykazał, że nawet na diecie ketogenicznej mamy do 48% więcej tych mitochondriów. Więc jeżeli mamy więcej tych pieców energetycznych, my możemy lepiej myśleć. W szczególności jeżeli chodzi o tą sferę hipokampu, odpowiedzialną za właśnie pamięć, za zapamiętywanie, za koncentrację, także
tego typu dieta na pewno będzie tutaj stymulować te procesy nerwowe. Jeżeli chodzi o to, czego unikać, to znowu przeciwstawność tej diety niskowęglowodanowej, czyli wysoka podaż cukrów, tak? I to nie chodzi tylko o cukier taki na poziomie słodzenia kawy czy herbaty, tylko po prostu duży udział węglowodanów, duży udział cukrów prostych w diecie. I dlaczego on będzie tak negatywnie skutkować? Ponieważ wszyscy wiemy, że żywność przetworzona, że to jest tak kolokwialnie rzecz ujmując oklepane i tak dalej, ale właśnie cukier, czyli nadmierne stężenie cukru we krwi, będzie powodować tak zwaną glikację białek, czyli przyłączeniu się cukru do struktur białkowych i będzie je po prostu uszkadzać, w tym również mózg. Dlatego nawet niektórzy naukowcy mówią o cukrzycy typu trzeciego, czyli właśnie chorobach neurodegeneracyjnych jak Alzheimer, Parkinson, czyli są już pewne przesłanki, że ten cukier będzie po prostu źle działać na poziomie naszego układu nerwowego, w tym mózgu. I jeszcze druga taka substancja, która bardzo negatywnie działa na nasz mózg, jest to glutaminian. I teraz to jest wzmacniacz... Tego jest w wielu produktach tak naprawdę. Tak, glutaminian to jest wzmacniacz smaku właśnie występujący w parówkach, wędlinach, w jakiejś żywności przetworzonej, w fast foodach. I dlaczego on jest taki negatywny? Bo to jest w zasadzie neuroprzekaźnik. On występuje w naszym organizmie naturalnie, jest niezbędny. Natomiast jeżeli my mamy zbyt dużo tego neuroprzekaźnika, to prowadzi to do tak zwanej ekscytotoksyczności. To jest takie zjawisko po prostu śmierci komórkowej, czyli niszczy on nasze neurony. A więc jeżeli my codziennie zjadamy jakieś produkty z glutaminianem, no to może to źle po prostu oddziaływać na nasz mózg, niszczyć komórki mózgowe. A kawa, kofeina w herbacie, teina? W ogóle, jeżeli chodzi o te naturalne pobudzacze, czyli kofeina, teina, to jest w zasadzie ta sama substancja, tylko występująca w różnych źródłach. Kofeina będzie pobudzać nasze funkcje psychiczne z tego względu, że ona pobudza, ona działa na adenozynę i kofeina będzie tutaj stymulować, nawet działać przeciwlękowo, tylko nie u wszystkich, ponieważ kofeina, no, u niektórych osób, niektóre osoby mają niedobór pewnych enzymów i źle się mogą czuć po kofeinie, więc nie u wszystkich, ale kofeina działa również to przeciwlękowo. To chyba działanie krótkotrwałe takie bardziej jest. Tak, jest to działanie krótkotrwałe, no niektórzy źle reagują na tą kofeinę, więc nie wszystkim im będę ją polecać. Czy poza dietą jest jeszcze coś takiego, na co warto zwrócić uwagę? Jasne, oczywiście, możemy się jeszcze dodatkowo w pewien sposób suplementować, ale ja bym rozpoczął od zmiany stylu życia i myślę tutaj przede wszystkim o diecie, czyli o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, o aktywności fizycznej, która też niejako będzie tutaj korzystnie działać poprzez endorfiny, o rytmie dobowym, czyli o tym, żeby jednak dbać o ten sen, ponieważ zaobserwowano, że oczywiście osoby niewyspane będą miały problemy z koncentracją, nawet będą zjadać większą ilość pokarmów, w tym tych pokarmów bogato energetycznych, dlatego ten rytm dobowy jest również niezwykle ważny. A poza tym są takie ciekawe preparaty, na przykład adaptogeny. Są to takie substancje, które pozwalają nam zaadaptować się do stresu. Nie tylko tego psychicznego, ale również fizycznego. To są powszechnie występujące na rynku suplementów substancje, takie jak ashwagandha na przykład, różaniec górski, bakopa monieri, grzybki reishi. Myślę, że częściej występujące na rynku polskim korzeń żeńszenia, czy też liść miłożębu. Także możemy jako taki dodatek do naszego stylu życia takie substancje wprowadzić i myślę, że taką ciekawostką jest również coraz częściej badane tak zwane psychobiotyki. To są probiotyki, które oddziałują na naszą sferę psychiczną, na tak zwaną oś jelitowo-mózgową. One też pobudzają syntezę neuroprzekaźników, neurogenezę, czyli tworzenie się nowych neuronów. Te badania są już coraz częściej przeprowadzane i wykazują rzeczywiście korzystny wpływ. Ja tu nie będę reklamować preparatów, natomiast mogę podkreślić, że to są takie bakterie jak Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum czy infantis, które właśnie konkretne szczepy wykazują te działania na tą oś jelitowo-mózgową. To wszystko bez recepty możemy znaleźć w aptece? Tak, oczywiście. To są preparaty, które występują bez recepty. A nie wspomnieliśmy jeszcze o warzywach i owocach. Chyba też ważne są w oczywiście, diecie. Oczywiście, tak, warzywa chociaż i owoce. Chociaż dla niektórych też za duża ilość też nie jest dobra. Tak, no jeżeli chodzi o warzywa i owoce, to czasami one rzeczywiście mogą negatywnie wpływać na ten przewód pokarmowy, jeżeli ktoś je źle toleruje, w szczególności surowe, ale zgadzam się, jeżeli chodzi o przede wszystkim warzywa i owoce, to one mają te witaminy, o których wspominaliśmy wcześniej, ale również dużo antyoksydantów, polifenoli, czyli tych substancji, które działają przeciwzapalnie, a te substancje będą no, powodować, że ten mózg będzie się lepiej regenerować i na pewno te funkcje poznawcze będą również lepsze. Wprowadzajmy zatem do naszej diety produkty, które poprawiają pracę naszego mózgu. Ostatecznie bowiem nie tylko jesteśmy tym, co jemy, ale myślimy tak, jak jemy, więc warto robić to z głową. Dziękuję bardzo za
pani redaktor, czyli myślimy to, co jemy. Dziękuję bardzo. Dziś moim Państwa gościem w studiu był Ireneusz Chmiel, dietetyk kliniczny.